Cześć, nazywam się Andrzej Grudzień. Właśnie rozpoczynamy pierwszy odcinek kanału Gandalf Fotografii, który będzie dotyczył fotografii analogowej, wyłowania w ciemni, aparatów analogowych, wszystkiego, co jest związane w ogóle z fotografią tradycyjną, czy jak ktoś woli nazywać to analogową. Dzisiaj pierwszy odcinek na temat wywoływania negatywów. Za chwilkę opowiem, jak to zrobić, a jest to bardzo prosty proces. Naświetlacie negatywy swoimi ulubionymi aparatami, mały obrazek, średni format, wielki format. I często słyszę, że dużo ludzi oddaje swoje negatywy naświetlone do fotolabu, który potem je wywołuje i skanuje dla Was. Ja uważam, że lepiej to zrobić samemu, w domu, prostymi metodami, nie trzeba naprawdę poważnego sprzętu. Możecie kupić prosty koreks, wywoływacz, utrwalacz i potrzebujecie bieżącą wodę. Wywołanie negatywu w domu daje Wam o wiele lepszą jakość niż w fotolabie, takim powiedzmy średniej klasy, które wywołuje ileś za jednym razem dużą ilość tych negatywów i niekoniecznie ta chemia jest wysokiej jakości. Wy jak wywołacie jeden, dwa swoje negatywy i będziecie liczyli konkretnie, ile było zrobione w danym wywoływaczu, będziecie w stanie utrzymać ten wysoki reżim, wysoką jakość wywołanych negatywów. Pokrótce, czego potrzebujecie? Oczywiście naświetlonego negatywu. Ja mam negatywy czarno-białe foamy, które zostały nawinięte na szpulki i do kasetek po negatywach kolorowych, które mam z fotolabu. Ponieważ taniej jest kupić negatywy w takiej szpuli, to jest 30 metrów, koszt jednego negatywu, który sobie sami obcinacie w ciemni i nawijacie. O tym zrobię też oddzielny filmik i pokażę Wam, jak to robić. Zaoszczędzicie połowę ceny na tych negatywach. Także warto kupować. Mam nawinięte negatywy, naświetlone. Potrzebuję koreks. Jeśli mam jeden, mogę sobie kupić mały koreks. Ja Wam pokażę koreksy, które są dosyć tanie i bardzo popularne. To są polskie koreksy, które są wyprodukowane przez firmę PZO. Krokus Tank 800 i Krokus Tank 2000. 800 dlatego, że tu wchodzi 800 ml. Tank 2000, bo tutaj wchodzi 2 litry chemii albo po prostu płynu. W modelu 2000 wywołacie 5 negatywów małoobrazkowych, a tutaj wywołacie 2 negatywy małoobrazkowe. Można też wywoływać negatywy średnioformatowe i oczywiście wejdzie ich mniej. 5 nie wywołacie za jednym razem. Potrzebowalibyście o wiele większego koreksu. No ale okej, skupiamy się na małym obrazku. Dzisiaj mam mały obrazek i wiem, że większość z Was pracuje na małym obrazku, więc będziemy mówili o wywoływaniu negatywów małoobrazkowych. Bardzo prosty sposób je się nawija na nasz szpuleczki i bardzo łatwo się też robi chemię. Za chwilkę opowiem Wam, jak przygotować wywoływacz i jak nawinąć. Także szykujemy się do wywoływania. Jak zacząć? Oczywiście nawijając negatywy do koreksu, a potem dopiero będziemy wlewali chemię i wywoływali. Czyli zaczynamy. Mamy nasze negatywy. Co jest ważne? Nasze końcówki, one są dosyć ostre. One powinny być zaokrąglone jak pazurki, żeby nie drapały. Potrzebne są nożyczki. Przycinamy równiutko rogi. Pięknie są wygładzone, nie będą tutaj nam zawadzały. Pokażę, o co chodzi. Otwieram koreks i wyciągamy nasze szpulki. W naszej 800 mamy miejsce na 2 małe obrazki, tak jak tutaj, albo jeden średni format. Bo jeśli rozszerzymy kasetkę, szpulkę
do średniego formatu, to będzie w sam raz na wywołanie jednego negatywu. Negatywy średnioformatowe są o wiele większe od małego obrazka, za to tutaj wchodzi o wiele mniej zdjęć, coś za coś. Albo mamy lepszą jakość przez to, że jest to większy materiał światłoczuły, albo mamy większą ilość. Najlepiej jest do reportażu wykorzystywać mały obrazek do średniego formatu. Bawmy się w krajobraz, portret lub takie rzeczy, z których chcemy zrobić bardzo duże formaty odbitek. Tak samo łatwo nawija się mały obrazek jak średni format. Ja mam tutaj przygotowane testowe negatywy i pokażę, jak to się robi. Tutaj są dwa ząbki. Wsuwamy. Prawa ręka przytrzymuje negatyw, popycha do dołu, lewa trzyma plastik. Teraz przytrzymuję lewą ręką negatyw, to cofam i zamieniam się. Do wywoływania wykorzystuję taką apkę digitaltruth.com. Będziecie zaraz gdzieś to tutaj widzieli. Warto skorzystać. Negatywy to są FOMy. FOMA PAN 100, wywoływacz D76. I tutaj są podane informacje. Czasy wywoływania do czułości konkretnej może być 100, może być 200, może być 400, w zależności jak naświetliliście. I jest podana też stopień rozcieńczenia. Jest stok, jest 1 do 1, 1 do 3 nawet. Ja mam negatywy naświetlone na ISO 100. I rozcieńczenie 1 do 1. Negatyw 35 mm, 5 minut wywoływania według tej tabelki. Uwierzcie mi, jest to rewelacyjna, świetnie sprawdzona i na pewno znajdziecie tutaj do swoich negatywów, do swoich wywoływaczy odpowiednie tabele i one się świetnie sprawdzają. Co jest ważne? Temperatura. 20 stopni, tego się trzymajmy. Ma być 20 stopni. Termometr, wywoływacz musi mieć 20 stopni. Jeśli ma więcej, będzie większy kontrast, będzie krótszy czas wywoływania. Możecie użyć klasycznego termometru laboratoryjnego. Możecie użyć nowocześniejszego, elektronicznego. On szybciej mierzy. Nie wiem, czy dokładniej, bo te laboratoryjne też są perfekcyjne. Nawet kosztują troszkę więcej. Także sprawdzamy temperaturę, ma być 20 stopni. Ja przyznam, że przygotowałem sobie chwilkę wcześniej dokładnie temperaturę 20 stopni, więc jest gotowy już do wlania. I tutaj ten wywoływacz ma być 10 minut. Warto mieć przy sobie jakąś ściereczkę, która będzie tutaj chroniła nas przed zachlapaniem. No i polecam też rękawiczkę. Ponieważ bez tej rękawiczki możecie mieć uczulenie. Przyznam, że przez wiele, wiele lat fotografią zajmuję się no, już prawie 30 lat. Nie miałem żadnego uczulenia na chemię czarno-białą. No niestety od około roku wywoływacze, a zwłaszcza D76 wpływa jakoś negatywnie na moją skórę. Pojawiają mi się czerwone bąbelki, więc już teraz pilnuję się, zakładam rękawiczkę w momencie, kiedy wywołuje. Wracamy do tematu. Wywoływacz według tabelki 20 stopni, 10 minut czas wywoływania. Potem następny proces to jest przerywacz. Musimy wyczyścić negatywy z wywoływacza i są różne sposoby. Ja tutaj chcę Wam powiedzieć, jak to zrobić najprościej, domowo. Ten film nie jest po to, żeby pokazać, jak jest super profesjonalnie, tylko jak zrobić dobrze w swoim domu. Możecie od razu pod bieżącą wodę zimną i wypłukiwać wywoływacz. To jest około 5 minut, 3-5 minut, w zależności jak dużo macie negatywów, jak duży koreks. I to wypłukuje. Możecie, jeśli macie taki proces, który trwa bardzo krótko, jest duże stężenie wywoływacza, krótki czas wywoływania, to lepiej jest zrobić przerywanie. Czyli na przykład woda z octem wlewamy i ten ocet spowoduje, że ten proces wywoływania jest zatrzymany. Tutaj będzie to trwało 10 minut, więc tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia,
czy te kilka sekund płukania wypłucze szybciej ten wywoływacz, czy nie. Po tym płukaniu, po tych 5 minutach płukania, mamy utrwalacz. Tutaj wykorzystuję Foma Fix. Fomy może być oczywiście utrwalacz Ilforda, każdego innego producenta tak naprawdę. Możecie też wykorzystać tiosiarczan sodu i też będzie ok. Rozpuszczacie w wodzie tiosiarczan sodu i wrzucacie negatywy do takiego otworu i on się utrwali. Potem po utrwalaniu mamy następne płukanie. Tu już nie trzeba nic przerywać. W momencie, kiedy kończycie utrwalanie, możecie już tak naprawdę otworzyć tą górę, sprawdzić, czy dokładnie się utrwaliło. Jeśli jest świeży utrwalacz, on będzie na pewno po kilku minutach dobrze utrwalony, negatyw. Ale zdarza się tak, że wykorzystujemy bardzo długo utrwalacz i powiedzmy ma utrwalać według specyfikacji 5 minut i będzie ok. Ale po tych 5 minutach otwieramy i tam się jeszcze pojawia taka mgiełka na negatywach. Znaczy, że nie został dokładnie utrwalony. I przytrzymujemy go trochę dłużej wtedy. Gdybyśmy tego nie zrobili, od razu wypłukali, wylali utrwalacz i przeszli do płukania, no to te negatywy nie będą zbyt dobrej jakości. Więc polecam to sprawdzić. Jeśli się nie utrwalił dokładnie, potrzymać jeszcze minutkę, dwie, może trzy. Potem wylewamy utrwalacz i przechodzimy do płukania. Kilka minut, 5 do 10 minut płukania pod bieżącą wodą i suszenie. Ale po kolei. Zaczynamy od wywoływania. Otwieram, wlewam. Wlewam wypłukiwacz, aż pełni się cały koreks. Ten ma 800 ml, więc tutaj ta moja niecała litrowa zawartość powinna wyjść prawie cała. No jest ok. Prawie. Nawet się troszkę przelało, więc muszę troszkę cofnąć. Zamykam. Włączam zegar na 10 minut. Zegar, stoper, start, 10 minut. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Jeśli byście tak zostawili negatywy w naszej zupie, czyli wywoływaczu, co się może wydarzyć? One się nierówno wywołają, będą takie smugi. Co trzeba robić? Trzeba obracać. Ja teraz podłożę sobie szmatkę. Najlepiej jest to robić nad zlewem. Wystarczy coś takiego, co minutę, 5 takich powolnych obrotów. I teraz czekamy minutę. Po następnej minucie 5 razy. Mija 10 minut, koniec wywoływania. Otwieramy górę i zlewamy wywoływacz. A teraz szybko do kranu i będziemy płukać. Negatyw już jest wywołany. Teraz trzeba go szybko wypłukać. Wkładam rurkę do koreksu i puszczam mocny bieżącą wodę, dosyć mocny strumień. I 3 minuty płukania. To tylko 2 negatywy, więc nie potrzeba dłuższego czasu. Gdyby był koreks tank 2000, może moglibyśmy to płukać 5-6 minut. Przy 2 negatywach spokojnie 3 minuty wystarczają. Także czekamy 3 minuty i przechodzimy do utrwalania. Negatyw już wypłukany. Co teraz? Pora na utrwalacz. Wlewamy teraz na kilka minut utrwalacz. 5 minut minęło. Nie ma tutaj na pewno już nawet drobinki wywoływacza.
Dlatego możemy spokojnie już utrwalić wywołany obraz. Tak jak wywoływacz, powolutku wlewamy utrwalacz. Utrwalacz też powinien być w temperaturze około 20 stopni. Oczywiście nie jest to niezbędne. Nie musi to być równo 20 stopni. Może być 21, 22. Oczywiście, jeśli będzie za dużo, to może to wpłynąć negatywnie na nasz negatyw. Jednak musiała być to bardzo wysoka temperatura. Na szczęście, jakby była tak bardzo wysoka, to byście czuli, że jest coś nie tak, że jest za gorąco i trzeba to schłodzić. Jeśli to jest 20, 22, 20, nawet 5 stopni, spokojnie negatyw wytrzyma. Tak samo obracamy kilka razy i włączacie sobie zegar w telefonie lub jakiś inny na co najmniej 5 minut. Wszystko zależy od tego, jakie macie stężenie. Negatyw już jest utrwalony, więc nie musimy się spieszyć z procesem płukania, bo tutaj już praktycznie nie zatrzymujemy za bardzo żadnej operacji, która mogłaby nam zaszkodzić. Znowu bieżąca woda i teraz około 5 minut poruszamy troszkę, żeby szybciej dostała się woda, dokładnie wypłukała. Także następne kilka minut płukania, potem będziemy zmiękczać wodę i suszyć. Pamiętajcie o czymś ważnym. Po całym procesie wywoływania, utrwalania, płukania mieszacie negatywy i skupiacie się na negatywach. Ale zapominacie bardzo często o koreksie. Koreks musi być bardzo dokładnie wypłukany. W tym momencie, po ostatnim procesie utrwalania, została jakaś tam część chemii w kącikach. Po całym procesie, kiedy wyjmiecie już negatywy, każdą część trzeba to ładnie rozebrać i wypłukać dokładnie. Umyć, wypłukać i wysuszyć. I wtedy będzie gotowy do następnego wyłania. Jeśli tego nie zrobicie i zostanie utrwalacz na koreksie, proces wywoływania może być uszkodzony, może wywoływać przestać działać w pewnym momencie, bo obudzi się utrwalacz, który został po starym wywoływaniu jeszcze. Także pamiętajcie, płukanie jest ważne, także samego koreksu. Powoli kończymy płukanie i pora zająć się zmiękczeniem wody. Jeśli zostawicie tylko wypłukany negatyw w wodzie, po wysuszeniu na negatywie pojawią się smugi. Co trzeba zrobić? Są specjalne zmiękczacze do wody, ale co może być najlepsze i chyba już kultowe w Polsce? Płyn do naczyń Ludwik. Nie inny płyn, tylko Ludwik, pamiętajcie. To nie może być jakiś ekspert czy super kuchnia, nie wiem jak się inne nazywają. Ludwik miętowy jest the best. Co trzeba zrobić? Wziąć małą kropelkę Ludwika i zrobić piankę. I wtedy kilka razy i za chwilkę będziemy sobie sprawdzać, co nam wyszło. Negatyw został wywołany, potem wypłukany, potem utrwalony, potem znowu wypłukany i na końcu zmiękczony. I teraz pora na ocenę. Wyciągamy zatyczkę, wyciągamy pierwszy negatyw, otwieramy. A właśnie, co zrobić, żeby nie zachlapać? Najlepiej podłożyć sobie kuwetę. I wszystko, co mokre, włożyć do kuwety. Mamy pierwszy negatyw. To był taki mój negatywik testowy. Ściągam wodę z niego i pianę. I on już jest praktycznie gotowy do powieszenia, żeby go wysuszyć. Ale, co jest ważne, ja chcę od razu wiedzieć, czy on jest dobrze wywołany. Co robię? Oceniam go. Jak ocenić negatyw? Bardzo często
Na perforacji macie podaną nazwę, na przykład Ilford, Kodak i cyferki 1, 2, 3, to są numery klatek. Jeśli macie źle naświetlony negatyw, czasami za ciemny, czyli prześwietlony, albo za jasny, niedoświetlony i nie wiecie, czy to jest wasza wina, czy to jest wina błędnego wywoływania, sprawdzacie, czy przede wszystkim początek jest czarny, bo on zawsze będzie czarny, bo go nawijacie na szpulkę w aparacie, a potem dopiero przewijacie po zamknięciu klapki i jest kawałek jasnego. Najpierw czarny, potem kawałek jasnego i dopiero wasze klatki. Jeśli czarne jest czarne, cyferki i napisy są bardzo czytelne, nie są takie szare, szaro-bure, tylko są czarne, to wtedy wiecie, że negatyw jest dobrze wywołany. Ja mam oczywiście też dobrze naświetlony. To jest mój pierwszy negatywik. Zaraz go powieszę. Za chwilkę wyciągnę drugi. Jeszcze troszkę sobie robię piany, żeby wyciągnąć ten efekt zmiękczania. Wkładam i sprawdzam następny negatyw. Oczywiście wszystko jest ok. Końcówki są czarne. Nie ma żadnych zaświetleń. Dobrze jest utrwalony. Równiutko naświetlony według wskazań światłomierza. Ściągam wodę i wieszam. I koniec. Praktycznie jesteście gotowi. Macie wywołane negatywy. Z tymi negatywami w następnym odcinku pokażę wam, jak zrobić pierwsze odbitki. A jeszcze następny odcinek będzie o tym, jak wyciągnąć z niego najtrudniejsze części i świateł, i cieni. A potem dalej będziemy bawić się na kanale Gandalf Fotografii. Dziękuję za uwagę.